I co? Dziękuję wam, dziewczyny, za wsparcie. Proszę pokazać kciukiem. Szanowni zacni, witam wszystkich w imieniu swoim i patronów. Ci patronowie to są i ci, którzy patronują na Patronite, ale przede wszystkim dzisiaj to są Vincenty Paul i przy nim zarazem Syrokomna. Stoją tu obok mnie, a Paul wita szanownych państwa. Śpiewak wita wasze strony. Niechaj będzie pochwalony. Pokój z domem tym. Śpiewak wita w ojców wierze, a kto w dom go przyjmie, szczerze pieśń i Pan Bóg z nim. Pieśń ojczysta, narodowa, prosta, rzewna, a surowa, jak nasz lud i czas. A więc w imię pieśni waszej, dziejów waszych i krwi naszej witam, witam was. A ja witając spełniam toast, bo tak się należy, za patronów, którym obiecałem co miesiąc coś napisać. I otóż napisałem piosenkę, którą zaśpiewam teraz ku ich czci i tych patronów, którzy patronują dzisiejszemu wieczorowi od stu kilkudziesięciu lat. Noc na dach się wspina, handra skromna i skromna. Serce woła, wina, wina, a tu zegar bić zaczyna. Chwila nieprzytomna, chwila nieprzytomna, ale handra skromna, bo na ręki wyciągnięcie niezawodnie stoją w rzędzie Pol i Syrokomla. Wedle stawu grobla, wedle grobli grusza, a ja nie wiem, czemu dusza tak się wzrusza, gdy ją wzrusza Pol i Syrokomla. Pol i Syrokomla, szabli głownia chłodna, między księgą a ogrodem, między wschodem a zachodem, chwila nieprzytomna. Rzeczywistość kwili i uderza nagle. Panie Boże, daj nam wina, Polska, Litwa, Ukraina, Mohortowi szable, szable Mohortowi, dobrodziejom zdrowie, a nam wszystkim wina, wina, Polska, Litwa, Ukraina, złote, złoto głowie. I otóż jesteśmy u początku drogi Vincentego Paula, u samego początku. Już coś pisał, już coś składał, był młodzieńcem. Miał 23 lata, miał już nauki ukończone, był na Uniwersytecie we Lwowie, miał narzeczoną już, ale nie miał pracy i nie miał jak się ożenić. A narzeczona, nie byle co, Kornelia Olszewska, tu pozwolę sobie przeczytać jej charakterystykę. Młoda, wysmukła, o dużych, połyskliwych, szafirowych oczach, z bujnym, jasnym włosem na głowie, twarzą bielutką, z lekkim rumieńcem, z kibicią jak najwdzięczniej wypełnioną. Pyta, kiedy zamieszkają razem, po ślubie i gdzie. Otóż na te pytania nie było odpowiedzi, bo nie miał pracy. Wywoływało to pewne wzburzenie wśród jego znajomych, że się nie stara tak, jak powinien i nagle udało się. Dostał angaż, ale dość daleko. On był w Lwowie, angaż we Wilnie. Tam na uniwersytecie mógł wykładać. No i jedzie ten 23-letni młodzieniec. Jedzie tam na północ, hen daleko, gdzie szumią puszcze ponad rzeką. Tam świat inny, lud odmienny, kraj zapadły, równy, senny, często mszysty i piaszczysty. Puszcze czarne, zboża marne, puszcz i żubrów to kraina, a dziedzictwo Gedymina. Zajeżdża, jest rok 1831, mija niewiele dni i nagle do Wilna, gdzie już zdążył się zalogować, przybywa wieść, szybciej niż do Petersburga, że w Warszawie jest powstanie, że sypią okopy ponad brzegami Wisły, wokół Warszawy, że lud się kupi i że będzie wojna. Niewątpliwie tak musi być. Pęka muza, pęka właściwie nie muza, muza nie pęka, tylko pęka puzdro z natchnieniem.
Może jeszcze nie w tym momencie, ale zaczyna nabrzmiewać. Jest przełom roku 30 i 31 grudzień i będą następne miesiące. Mnóstwo ludzi przed gospodą tańczy, młodzież grzmi, muzyka. Bywaj zdrowa, mi jagodo, jutro siędziem na konika. A jagoda, kochanie, smutno w tańcu nań spoziera. To chce śpiewać, to znów wstanie i fartuszkiem łzy ociera. Zatrzymała wszystkie pary i skinęła ku Warszawie, bo z Warszawy wracał prawie z nowinami Bartosz stary. A gdy spostrzegł ponad drogą takie tany, potrząsł głową i pogroził skrzypką głową, a do chłopców rzekł surowo: dajcie pokój pustej wrzawie, bo dziś dzieci wielkie święto, bo dziś właśnie przy Warszawie tam okopy sypać jęto. A i owo Bóg wysoki wielkie cuda nam zwiastuje. Patrzcie, patrzcie na obłoki, co spod chmur się okazuje. Wszak to dzieci, orle nasze, polskich królów, orle one. Ale patrzcie, jakże ptasze srogo piersi ma skrwawione. Prawda, prawda, lud zawoła, niechaj będzie pochwalony. Chodź, ba ojce, do kościoła, a wy chłopcy bijcie w dzwony. I już niebo poszarzało, znikł sprzed oczu orzeł biały, a lud jeszcze klękał cały i psów wycie się ozwało. I nazajutrz o tem cudzie o mil kilka powiadali. Za Kościuszki, rzekli ludzie, orle takie już widali. Wielka, wielka wojna będzie, oj, nie jeden Moskal zginie, lecz i orle krwią opłynie. W Polsce mogił nam przybędzie, lecz i orle krwią opłynie. W Polsce mogił nam przybędzie. Z perspektywy Wilna wyglądało to niewesoło. Polskie wojsko było w Warszawie, a akurat przez Wilno szło wojsko rosyjskie. Jeszcze nie rozpoczęła się formalnie wojna, a już, i tutaj cytuję wspomnienia Wincentego Pola spisane po latach, a już przez Wilno waliła się cała armia moskiewskiego wojska. Od korpusów gwardii rosyjskich aż do azjatyckich hord kozaków, czerkiesów i baszkirów. Waliła się codziennie czerni, groźna, ponura i milcząca, podobna raczej do kry idącej na rzece niż do żywej rzeki narodu. Całymi dniami ciągnęły pułki przez ulicę Grodzką ku Ostrej Bramie. Ciągnęły dalej do garnizonów, które czekały na te pułki już w pobliżu Królestwa Polskiego, w pobliżu granicy, i tak przyszły te pułki do Kowna, gdzie bardzo długo miał być taki garnizon, dość potężny. A oczywiście w garnizonie jest zawsze kasyno, korpus oficerski. I oto prawdziwe podobno wydarzenie, nie znam szczegółów, ale Pol zapewniał, że tak się rzeczywiście działo. Obóz moskiewski pod Kownem i tam kadra oficerska bawi się, pije i gra. O ojczyźnie i o sławie nuci młodzież po Warszawie, a pod Kownem gwar, a pod Kownem gwar. W pochód, nóż rabiata na podbicie reszty świata. Śle nasz Bóg i car, śle nas Bóg i car.
śle nas Bóg i car. Jak daleko wzrok zasięże, błyszczą ognie i oręże pośród nocnej mgły. Pośród nocnej mgły, a w pałatkach światła gorą i starszyzna nocną porą zasiadła do gry, zasiadła do gry, zasiadła do gry. Szumią, dymią samowary, ruble sypią się bez miary, żwawo idzie gra, żwawo idzie gra. A przy grze brzmi pieśń ponura, hej, rabiata, ura, ura, Polszcza złota da. Polszcza złota da, Polszcza złota da. Kto w Warszawie był, panowie, przyzna ten, że jako zdrowie dziewcząt, co nie miar, dziewcząt, co nie miar. My miatierze usmierzemy, a poleczki obejmiemy. Ura, ura, car! Ura, ura, car! Ura, ura, car! Na Warszawie zrośnie trawa, głośno gruchnie carska sława, a nam zejdzie plon, a nam zejdzie plon. Nam Dolico Krasawicy, a wam Sibir buntownicy. Ura Polszczy zgon, ura Polszczy zgon, ura Polszczy zgon. Dosyć tego już, panowie, rotmistrz Doniec w gniewie powie, nie pije na skon, nie pije na skon. Im tak miła Wisły woda, jak nam Donu, niech swoboda, niechaj żyje Don, niechaj żyje Don, niechaj żyje Don. Nikt nie powstał, co? Nikt wrzasnął i pucharem o ziem trzasnął na padleców zgon. Na padleców zgon. Oj, nie winem dziś, panowie, trzeba wybić Donu zdrowie i biesiady wron, i biesiady wron, i biesiady wron. Rzekł, nim od gry jeszcze wstali, słychać było dzwonek w dali, w Sybir poszedł chwat, w Sybir poszedł chwat. A kozacy cicho rzekli, szkoda, w Sybir go powlekli, szkoda, to nasz brat, szkoda, to nasz brat, szkoda, to nasz brat. Tak. I otóż znowu musimy odwołać się do wspomnień Wincentego i do tego, co dzieje się w Wilnie. Z lekkim wyprzedzeniem. Swoją drogą będzie szło powstanie. Kolejne etapy tego niezwykłego wydarzenia. A Paul jest duszą towarzystwa. Chyba zawsze za młodu i potem w średnim wieku chyba też był duszą towarzystwa. Opowiadał, pisał, deklamował. I oto w kwietniu, w ostatnim tygodniu kwietnia, owoc tego przewodzenia Paula młodzieży wileńskiej, akademickiej, był przecież na uniwersytecie, 400 prawie ludzi, 300 studentów, dwóch profesorów Wileńskiego Uniwersytetu, kilkunastu urzędników i adwokatów, dwóch adiunktów, w tym wszystkim także i Wincenty Paul. Wychodzą z Wilna potajemnie, mimo że starano się temu zapobiec, z zaskoczenia udało się to wyjście, idą do lasu. Rano jest msza polowa, składają przysięgę, mają broń, wszystko to jest dobrze zorganizowane i ruszają do partyzantki. A Paul ma na palcu pierścionek swojej narzeczonej. I pisze, że jak śpiewał, a śpiewał wtedy dużo, śpiewał nie tylko swoje rzeczy, przede wszystkim cudze, bo to było oczywiste, jeszcze go nie znano jako poety. Otóż pisał, że śpiewał z tym uczuciem, jak gdyby mnie Kornelia słuchała. Panna młoda jak jagoda, stojąc we drzwiach płacze, kiedyż ja cię w mojej chacie tu znowu zobaczę, kiedyż ja cię w mojej chacie tu znowu zobaczę. Przed dziewczyną, przed maliną stoi chłopiec zbrojny, a koń wrony kulbaczony rwie się niespokojny, a koń wrony kulbaczony rwie się niespokojny. Ciężka droga, bo na wroga nie rwi się koniku,
krwawym polu, w srogiem bolu padnie was bez liku. W krwawym polu, w srogiem bolu padnie was bez liku. Idź, gdy trzeba, niech cię nieba, niech cię Bóg prowadzi. Lecz ten krzyżyk i szkapliżyk w boju nie zawadzi. Lecz ten krzyżyk i szkapliżyk w boju nie zawadzi. Za wygraną zmów co rano, trzy zdrowaś i wierzę. Kto pobożny i ostrożny, tego i Bóg strzeże. Kto pobożny i ostrożny, tego i Bóg strzeże. Rzekła, płacze, wrona kracze, a to wrzask złowrogi. Nie pomoże, święty Boże, kraj nad wszystko drogi. Nie pomoże, święty Boże, kraj nad wszystko drogi. Przyjął krzyżyk i szkapliżyk, westchnął, dosiadł konia. Kiwnął głową, bądź mi zdrową i ruszył wśród błonia. Kiwnął głową, bądź mi zdrową i ruszył wśród błonia. Ale prędzy z szarej przędzy srebrna nić wypłynie, niż bez swaty do jej chaty Staś znowu zawinie. Niż bez swaty do jej chaty Staś znowu zawinie. Jako się rzekło, to wyjście naszych chłopców z Wilna miał swój powód. Powód mianowicie taki, że wojna się zaczęła i nie zaczęła się źle, proszę Państwa. Dziś pamiętamy o klęskach i słusznie, ale wtedy miano w pamięci przede wszystkim doniesienia, które przychodziły w lutym i w następnych miesiącach. Mianowicie pod Stoczkiem. Pierwsze starcie z armią rosyjską. Z oddziałem generała Geismara. Jak się mówi starcie, tak jeśli chodzi o, przynajmniej jeśli chodzi o taktykę tej całej, strategię tej całej wojny przede wszystkim, może mało ważne, ale niezwykle ważne dla ducha polskiego, bo właśnie tam generał Dwernicki, starłszy się z tym pierwszym oddziałem rosyjskim, odrzucił go z mocną siłą. Ważną rolę odegrała wtedy polska kawaleria, nie tylko ułani, ale także krakusi, świeżo zaciągnięci, właściwie jeszcze amatorzy, którzy razem z ułanami zerwali się do szarży, podobno bez rozkazu, czym najpierw wściekli generała, i zdobyli rosyjskie działa wespół z ułanami. W popłochu Rosjanie uciekali, pozbierali się potem dość szybko, ale wrażenie pozostało. Przede wszystkim wrażenie w polskich szeregach, wrażenie w Warszawie, no i w pieśni, która jest nieśmiertelna moim zdaniem. Przynajmniej ta, jeszcze parę innych, należą do tego zbioru, który powinniśmy mieć zawsze w pamięci. Grzmią pod Stoczkiem armaty, błyszczą białe rabaty, a Dwernicki naprzedzie na Moskala sam jedzie. Hej, dolący chłopacy, czego będziem tu stali, tam się biją rodacy, a my będziem słuchali, tam się biją rodacy, a my będziem słuchali. Chodź wa trzepać Moskala, bo dziś Polska powstała, niech nam Polski nie kala, hej, zabierz wam mu działa. I zerwali się razem posterunek rzucili, nie wołali rozkazem, na batalion przybyli, nie wołali rozkazem, na batalion przybyli. Co to słychać, ułanie? Pyta jeden z nich żwawo. Kropią naszych mospanie, słońce zeszło dziś krwawo. Ejże kropią, mówicie, jakże kropić nie mają, kiedy wy tu stoicie, a wy oni strzelają. Kiedy wy tu stoicie, a wy oni strzelają. Wszak to działa, nie dziwo, wszak to blisko, wiarusy, hej, na działa, a żywo. Dalej razem krakusy i zerwali się naprzód. Właśnie gdy bruk nacierał, co tam leci za chmura, pyta sztabu generał. Co tam leci za chmura, pyta sztabu generał. Generale, krakusy bez rozkazu ruszyli, rozkazu wiarusy na batalion przybyli. A to czyste wariaty, patrz jak lecą po roli.
Patrz jak wiercą granaty, nie daruje swawoli. Patrz jak wiercą granaty, nie daruje swawoli. Lecz gdy wódz się tak gniewa, groźnie patrzy dokoła. Ktoś od walki przybywa i z daleka już woła. Generale, to chwaty, od lewego tam skrzydła wiodą cztery armaty i Moskali jak bydła. Wiodą cztery armaty i Moskali jak bydła. Lecą, lecą wzdłuż błonia, grzmią krakowskie kopyta, a Dwernicki spiął konia i okrzykiem ich wita. Dzielnieście się spisali, zawsze Polak tak bije, a Krakusy wołali, nasza Polska niech żyje, a Krakusy wołali, nasza Polska niech żyje. Ot co. No i minęło trochę czasu, mamy już koniec marca. Rosjanie się odepchnęli od Warszawy, odeszli od Warszawy, zostali powstrzymani pod Olszynką, a potem w końcu marca ruszyła polska ofensywa. Ruszyła polska ofensywa z tym zamiarem, żeby także ruszyć na Litwę. I tu już nie ma mowy, to jest już bardzo blisko Litwa. Pod Wawrem znowuż nastąpiła wygrana, potem pod Dębem Wielkim. Znowuż Geismar został pobity. I nie tylko on. A rolę swoją odegrali znowu ułani. I tak powstała druga z nieśmiertelnych pieśni Pola, którą teraz Państwu zaśpiewam. Nie masz pana nad ułana, nad lance nie masz broni, gdzie uderzy Moskal leży albo wilkiem w stepy goni. Od tej broni, od tej dłoni Moskal wilkiem w stepy goni. Gdzie my bijem, gdzie my pijem, tam mogiły i posucha, byle przodem, chrobrych chodem, koń ramię to posłucha. Koń ramię, oj nie kłamie, nawet póki diabłów złamie. Bądź też żwawo w lewo, w prawo i nie blisko ruszać trzeba. Rąk niewiele, przyjaciele, lecz kraj wielki dały nieba. Ach, kraj żyzny dały nieba, więcej chleba niż potrzeba. Rżą rumaki, znane szlaki i jeżeli Bóg da zdrowie, o niemylnie, będziem w Wilnie, będziem chłać po Kijowie. Hej, panowie! O Kijowie, jeśli Pan Bóg da nam zdrowie. Najprzód Rusi łeb paść musi, a jak nad nim kruk zakraka, nie zabawiem i oprawiem naszą lancą i Prusaka. Hej, Prusaka, nieboraka, spławiem Wisłą bez flisaka. Czy już basta? Dziadwo piasta, o nie basta, a dukaty za dzierżawę i za strawę, za wieliczkę i Karpaty. Hejże zuchy, szwabą baty, a kraj stanie po Karpaty. Tak jest. Słyszeliśmy o Wilnie i o Kijowie. Myśmy twierdzili, że to proroctwo w tej pieśni. To proroctwo spełniło się w roku 1918, 19, 20. Po prostu się spełniło. A teraz, proszę Państwa, Wilno i wspomnienia Wincentego Pola, ale przede wszystkim uchwała Polskiego Sejmu. Ona miała miejsce znacznie wcześniej, ale przecież miała ogromne znaczenie dla tego, co się dzieje we Wilnie w tej chwili. Otóż detronizowano cara Mikołaja i jednocześnie mówiono tak. To jest tekst tej uchwały i odezwy, bo to łączę tutaj dwa teksty. Bracia Litwini, Wołynia, Ukrainy i Podola. Wy, którzy jesteście z nami, bierzcie za oręż, który wam podajemy, z polecenia naszego twórzcie, brat Niechówce, i spieszcie z nami do ziem waszych, ażeby ujarzmionych ziomków wyswobodzić. Za tymi słowami idzie czyn. Z jednej strony mamy powstańców litewskich, którzy już weszli w lasy, to już wiemy, i Wincenty Pol jest z nimi. Z drugiej strony generał Dezydery Chłapowski, no, mogę się pochwalić, nadaje z Wielkopolski. Dezydery Chłapowski tutaj
żył i tworzył to, co później stworzył, a bardzo ważne rzeczy tworzył. Otóż on ruszył z ekspedycją na Litwę. I wkrótce wyszli mu naprzeciwko ci, którzy byli w tych lasach. Matuszewicz, Ogiński i inni. W sumie zostało z tych akademików, jak powiedziałem, było ich 300 plus jeszcze trochę innych ochotników. Z tych samych akademików zostało jedynie 160. I Wincenty Pol wciąż między nimi. Ale także siły wiejskie. Szlachta, która też spieszyła do obozu. Jedzie szlachcic okoliczny, konik pod nim śliczny. On do korda przypasany, a konik schasany. Hej duszeczko, hej panienko, wyjrzyj przez okienko. Mam konika po Czerkiesie, a on poległ w lesie. Powiedz ojcu panieneczko, powiedz jaskółeczko, niech już wyjdzie z puszczy czarnej, bo to postrach marny. W Rzejmach nasi Polakowie jako samo zdrowie, spoza Niemna już przybyli, obóz rozłożyli. Co tam broni, co tam ludu, co krasnego cudu, a tak żywo ognie płoną, że aż bije łono. A przy ogniu brzmi wesoła piosenka dokoła, alboż my to jacy tacy, wszak ci krakowiacy. Nie pobiją naszej wiary, ojczyzna nie zginie, póki Litwą Niemen stary Polską Wisła płynie. A więc bądź mi szczerze radą, wszystko złe przeminie, bo od Wisły oni jadą, a tam Niemen płynie. A więc bądź mi szczerze radą, wszystko złe przeminie, bo od Wisły oni jadą, a tam Niemen płynie. Tak, to była, proszę Państwa, uciecha nie lada. Mianowicie wypadałoby teraz przeczytać Państwu, co działo się w tych Rzejmach, które już mieliśmy w piosence, a teraz mamy we wspomnieniach Wincentego Pola, napisanych znacznie później. Litwa miała ciągle łzy w oczach, a koroniarze, do uniesień i zapałów pochopniejsi, oddawali się wesołości i tańcom. To już była kolejna wyprawa, tam jeszcze przyszedł generał Giełgut, już po klęsce ostrołęckiej, ale ofensywa szła na te ziemie litewskie. Otóż tańczono w domach i przed domami. To już nie była partyzantka, to wkroczyła rzeczywiście regularna armia i w tej regularnej armii Wincenty Pol znalazł swoje miejsce. Zaraz zobaczymy, jakie. A zatem tańczono, muzyki pułkowe grały tańce polskie i wojskowe śpiewki. Na stronie, gdzie się cichsze towarzystwo zebrało, deklamowała młodzież wiersze ze wszystkich naszych poetów. Wieczorem zjechało do obozu paręset powozów i kałamaszek z damami i wyprawiono wielki bal pod gołym niebem, a generał Giełgut kazał artylerii już późną nocą palić ognie sztuczne. Wszystkie powozy były napełnione strojnymi damami i przysmakami, które dla powstańców wiozły panie na brykach i furach. I całą noc nikt nie zmrużył oka. A Wincenty Pol wstąpił wtedy do ułanów. Był już w pułku ułańskim. Były dwa pułki ułanów, nowe, z tych ochotników litewskich, dwa piechoty i jeden pułk saperów. W sumie razem dawało to na Litwie parę tysięcy polskiego żołnierza i to regularnego. Panieneczko, Litwineczko, stójże duszko, stój! Ja znużony, a spędzony, kary konik mój. Ja znużony, a spędzony, kary konik mój. Dla mnie mlika, dla konika, proszę owsa, snop. Konik w trawce, ja przy ławce, spocznę u twych stop. Konik w trawce, ja przy ławce, spocznę u twych stop. My ułani, moja pani, walczem za kraj nasz. O, nie zgrzeszysz, gdy pocieszysz i całuska dasz. O, nie zgrzeszysz, gdy pocieszysz i całuska dasz. Z zorzą ranną, moja panno, gość cię rzuci twój.
Ponad Niemnem w Boże ciemnym poczną strzelcy bój. Ponad Niemnem w Boże ciemnym poczną strzelcy bój. Nie zjeść w kaszy koroniaszy, byle koń nasz zdrów. Od tej szabli porwą diabli tych zielonych psów. Od tej szabli porwą diabli tych zielonych psów. A gdy męsko i zwycięsko wrócim do swych rzek, wśród spoczynku przy kominku bajać będziemy wiek. Wśród spoczynku przy kominku bajać będziemy wiek. O tych krajach, o zwyczajach i o puszczach tych, i o Litwie, i o bitwie, i o oczkach twych, i o Litwie, i o bitwie, i o oczkach twych. To z iście ułańską fantazją ułożył Paul do melodii, która już istniała chyba wtedy. Teraz tego nie pamiętam. Melodia należy do samego Chopina, a tekst wcześniejszy o Szynkaretce należy do piosenek sielskich. No teraz, zaraz mi wróci pamięć. Któż to był? Znany poeta. Publikował to jeszcze, zdążył to opublikować w Królestwie Polskim. Ten cykl pieśni, one były chyba znane dość mocno. I otóż, proszę Państwa, dalsza sprawa, mianowicie następuje marsz Giełguda, następuje marsz Chłopowskiego w stronę Kowna. Nie ma tam już garnizonu rosyjskiego. Rosjanie dali nogi, ale, proszę Państwa, wciąż nie wiadomo, co w tym Kownie się znajduje. Chłopowski wyprawia na podjazd, właściwie na zwiad Wincentego Pola z ułanami, ma rozstawić tak zwane kresy, czyli coś w rodzaju takich czat na skraju armii. I proszę Państwa, Wincenty Pol trafia do Kowna i znajduje tam dowództwo oddziału polskiego, powstańczego, pułkownika Zaliwskiego, który bierze go za szpiega i prawie żeby go rozstrzelał, gdyby nie to, że ostatecznie udało się go przekonać, że to prawdziwy posłaniec od Chłopowskiego. To była bardzo ważna dla Pola misja, jedna z kilku takich istotnych, które pełnił podczas tej wojny. A w Kownie, dziś w Kownie, wtedy pod Kownem, już mówię, co było. Mówię Państwu, według słownika geograficznego, tutaj będę się drapał do Kowna, otóż tam w Kownie, tuż na wzgórzu zwanym Mons Pacis, czyli Górą Pokoju, ale można to też tłumaczyć Góra Paców. I tak to miało trochę być. Słownik geograficzny mówi, iż stoi tam wsławiony wspaniałym kościołem i eremem niegdyś kamedulskim kościół, przepraszam, miejsce, ta góra. I otóż kameduli jeszcze wtedy byli. Byli tam jeszcze polscy kameduli. I patrzyli, co się będzie działo dalej, bo polskie wojsko później wyruszyło stamtąd ku Wilnu po prostu. I nie był to mały klasztorek. Tutaj chyba Wincenty Pol postanowił użyć licencji poetyckiej, żeby to było bardziej tajemniczo, bardziej litewsko, a zatem musiały być puszcze i coś niewielkiego. Ale klasztor jest potężny i do dzisiaj tam stoi, tylko nie ma już niestety kamedułów. Tak, proszę. Podajcie mi tylko troszkę jeszcze. Trzeba się właśnie pokrzepić. Dziękuję. Nad brzegiem Niemna jest puszcza ciemna, a pośród puszczy klasztorek mały. Tam po nocy zakonnicy leją kule przy gromnicy przez miesiąc cały, przez miesiąc cały. Pewnie coś będzie, mówi lud wszędzie, kiedy się krząta sam ksiądz Ambroży, kiedy gniewem Bożym grozi, a po nocy gdzieś wywozi ładowne wozy, ładowne wozy.
Nie darmo woził, nie darmo groził, wszystek lud wierny powstał na żmudzi, a ksiądz biskup Boga sławił i kolejno błogosławił i broń i ludzi, i broń i ludzi. A lud wzbił głosy wierne w niebiosy: Boże Pergunie, strzeż syna swego, strzeż żmudzina chrześcijanina, bij moska poganina, jak w psa rudego, jak w psa rudego. Trąbka zagrała, zagrzmiały działa i krew w dubisce ciekła strumieniem. Święta żmudzi mieszno dobrze w imię Trójcy, rwi po ziobrze srebrnym pierścieniem, srebrnym pierścieniem. I strasznie siekli, w Bogu zaciekli, ale w pożajściu najsłodszy Chryste. Straszno wyrzec, co się działo, zorzą ranną zakipiało, zbrodnie wieczyste, zbrodnie wieczyste. Głosem ponurem śpiewali chórem księża w kapturach, on hymn żałobny, aż tu słychać brzask dokoła i wpadł nagle do kościoła lud niepodobny, lud niepodobny. Wilkiem zajadli, Kirgizy spadli i popłynęła krew strumieniami. Maryja to widziała i w ołtarzu zapłakała krwawymi łzami, krwawymi łzami. Nad brzegiem Niemna jest puszcza ciemna, a pośród puszczy klasztorek mały. Tam po nocy zakonnicy lali kule przy gromnicy przez miesiąc cały, przez miesiąc cały. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden miły akcent, a potem będą już mniej miłe. Mianowicie te wozy napełnione żywnością, przychylność ludności, ludu prostego. To wszystko staje przed oczami, kiedy się kolejne piosenki nie jesteśmy w stanie tu wykonać wszystkich. Zresztą nie znam melodii do wszystkich. Niektóre znalazłem w śpiewnikach, już zresztą mi się ośpiewały. Śpiewam od lat te pieśni na takie melodie, jakie troszkę mi w duszy zaczęły grać. One są w śpiewnikach. Ale jest też tradycja naszego domowego i jeszcze dawnego duszpasterskiego śpiewania tych wszystkich piosneczek Janusza. I otóż piosenka kulinarna. Ewidentnie pod wpływem miłych wspomnień, których nigdy się nie zapomina, jeśli się po dużym głodzie dobrze zjadło. Dalej, dalej, że dziewczęta żwawo się zawincie, pieczcie kaczki i kurczęta i na chleb rozczyńcie, bo dziś na noc tutaj zjadą nadobni panowie, a żem była z duszy radą, niechaj każda powie. Wódz naczelny, mówi ziomek, będzie tu nocował, Bogu dzięki, że ten domet od dnia uchował. Trzeba będzie i obrazy przybrać, w jakie kwiaty, by panisko bez urazy mógł wstąpić do chaty. Zbił Moskali, powiadają, zbił ich co się zoje. Nasi jadą i śpiewają, niech im Bóg da zdrowie. Dalej, dalej, że dziewczęta żewało się zawincie, pieczcie kaczki i kurczęta i na chleb rozczyńcie. Dalej, dalej, że dziewczęta żwawo się zawincie, pieczcie kaczki i kurczęta i na chleb rozczyńcie, bo dziś na noc tutaj zjadą nadobni panowie, a żem była ze duszy radą, niechaj każda powie. I teraz te mniej miłe wspomnienia. Podchodzą pod Wilno, piękny opis, długa wyprawa. Chłopowski jednak, mimo że atakował Wilno, nie dał rady go zdobyć.
Nie było zgody między wodzami powstańczych oddziałów i nie wszyscy pod Wilnem się pojawili. I stosunkowo niewielki rosyjski garnizon niestety obronił się. Wincenty Paul jak zwykle brał udział w rozmaitych wyprawach, czatach, był nad samą Wilią, tam dowodził małym oddziałem ułanów i wspomina sobie, jak trafiwszy nad Wilię, którą przecież doskonale znał, widział miasto, w którym był długo i które zdążył pokochać, i zaczął śpiewać Wilia naszych strumieni rodzica. I wtedy jeden z jego kolegów, na sąsiednim koniu pewnie jadący, wyciągnął manierkę i okazało się, że nie znał w ogóle tej piosenki i powiedział mu tak. Masz tu, kolego, za ten tak piękny kawałek. Ale atak się nie udaje. I w sumie mniej więcej 7 tysięcy polskiego wojska uchodzi z Litwy po kilku przegranych potyczkach, a były wcześniej zwycięskie, uchodzi z Litwy w stronę Prus, przekracza granicę pruską, tam zostają zamknięci w obozie internowanych, są zarażeni. Cholera panuje bowiem w carstwie rosyjskim i Paul pełni wtedy ważną funkcję. Po pierwsze, eskortuje rannych. Dzięki niemu część tych rannych nie dostaje się do niewoli, tylko przechodzą granicę razem z resztą wojska. Później już na miejscu w Prusach, no znał doskonale niemiecki, tam też działa na styku obozu i władz pruskich, a także patriotów polskich, którzy w Rzeszy Niemieckiej się już wtedy, przepraszam, w Prusach ówczesnych się znajdowali. No i proszę Państwa, za te swoje zasługi i za rany odniesione w walce na Litwie dostaje krzyż Virtuti Militari i awans na porucznika, bo to do tej pory był tylko podchorążym. Inni jednak, którzy nie wyszli z Litwy i dostali się do niewoli, podążyli daleko. Ponad drogą Irpień płynie, za Irpieniem wał wzniesiony, a za wałem oko ginie i kijowskie słychać dzwony, a za wałem oko ginie i kijowskie słychać dzwony. Hej, jak wał ten, jak mogiła, jak się ciągną tamte lasy, Polszcza niegdyś słupy biła, lepsze były tamte czasy. Polszcza niegdyś słupy biła, lepsze były tamte czasy. Dziś tu jadąc Moskal śpiewa, zanim ciągnie lud nawałem, pędzą jeńców do Kijewa i wstrzymali tuż za wałem. Pędzą jeńców do Kijewa i wstrzymali tuż za wałem. A z Kijowa jedzie pani i spojrzała i pobladła. Ach, to nasi pokowani, zawołała i wysiadła. Ach, to nasi pokowani, zawołała i wysiadła. Cóż ja biedna pocznę z wami, o mój Boże, Boże miły, wykupiłabym was łzami, gdyby moje łzy płaciły. Wykupiłabym was łzami, gdyby moje łzy płaciły. Nie płacz pani, jeniec rzecze, chociaż my tu dziś w niewoli, błyszczą jeszcze polskie miecze i dożyję lepszej doli. Błyszczą jeszcze polskie miecze i dożyję lepszej doli. Jak nas 300 chcieli zapytać, wszyscy ranni do jednego, bo Polaka można schwytać tylko na wpół umarłego, bo Polaka można schwytać tylko na umarłego. A kto wszystko za kraj stracił, kto ojczyźnie służył szczerze, ten spokojny i w Sybirze, bo część długu już odpłacił. Ten spokojny i w Sybirze, bo część długu już
już odpłacił. I otóż, proszę Państwa, z nielitościwych Prus wyruszają nasi powstańcy na emigrację dalszą. Mimo że właściwie mogli nawet wrócić, to osobna kwestia, zaczyna się emigracja, ta zwana wielką emigracją, i przybywają do Drezna. A w Dreźnie wielka sprawa. Nie tylko zgromadzenie dawnych polskich żołnierzy, ale i sam wieszcz Adam Mickiewicz w całkiem obszernym, chociaż skromnym mieszkaniu, a także Klaudyna z Działyńskich-Potocka, postać ważna, no, dla mnie tutaj szczególnie ważna jako kurniczanina, ponieważ była siostrą Tytusa Działyńskiego i pamiątki po niej znajdują się kilkaset metrów stąd. Tu się zresztą też kilkaset metrów stąd urodziła. Klaudyna Potocka, taka święta polskiej emigracji, miłosierna kobieta, świetnie uposażona, a jednocześnie niezwykle czynna podczas powstania. I otóż wtedy dzieje się rzecz następująca. W tym Dreźnie piszą wszyscy wiersze, czytają je między sobą, piją wino, śpiewają. I proszę Państwa, Wincenty Paul pokazuje swoje wiersze. Już wcześniej śpiewano jego piosenki przy ogniskach, ale podobno nie były to te, które ja Państwu zaśpiewałem, tylko rozmaite inne próbki. Natomiast teraz już po walce, przynajmniej większość tego, co mamy, powstało na Kulbace, ale już po przejściu granicy pruskiej powstają wiersze niezwykłe, jakich jeszcze w polskiej literaturze nie było. Tak się ocenia te właśnie piosenki. Tego jeszcze nie bywało. I otóż przynosi swojej tece Odyńcowi, przyjacielowi Adama, czyli mówimy oczywiście o Mickiewiczu, i mówi, że to jego przyjaciel Janusz Nowina napisał, czy to coś warte. Odyniec jest zachwycony, pokazuje Adamowi, a Adam Mickiewicz chciałby poznać autora. I tutaj Pol się zaczyna jąkać, kiedy go wypytują, no i przyznaje się, że to on napisał. Mickiewicz go zaprasza na rejs po Łabie, łódką, i no, nie było tam stenografa, ale Pol w dwóch rozmaitych wariantach wspomina, co wtedy mu Mickiewicz napisał. Wspomina trochę z przekąsem. Mickiewicz spoglądał na młodszego poetę, na pewno nie na konkurenta, ale człowieka, którego postrzegał, jak następuje. Czytałem, coś napisał. Daję ci patent na pisanie piosenek. Bądź synem wiernym kościoła. Religia jest najwyższym uczuciem. Zejdź do chaty i małego dworku i mów tym językiem, jakim zacząłeś. Nie radź się nikogo i nim napiszesz, nie mów z nikim, o czym masz pisać. Puszczaj bezimiennie w świat swoje piosenki i nie drukuj. Tutaj Wincenty Paul potem mówił, sam Adam Mickiewicz tak nie postępował. Nie publikował anonimowo, ani nie rozpuszczał w postaci anonimowych odpisów. Ale mówi tak, no rzucaj, co napiszesz na los szczęścia. A jeżeli poezje twoje obejdą w odpisach ziemię polskiej, powrócą do ciebie, jeżeli je będą przepisywać i śpiewać i podawać sobie, nie pytając nawet o to, skąd się wzięły i kto je napisał, jeżeli jako wędrowne ptaki, powrócą nie tym szlakiem, w jakim w świat od ciebie odeszły, wówczas możesz poezje twoje drukować śmiało, bo staną się one nie twoją, ale cząstką własności narodu. I otóż, proszę Państwa, tak się właśnie stało. Tak się właśnie stało. Do wierszy Janusza, najpierw puszczonych w postaci rękopisów, a po paru latach wydrukowanych, zaczęto dorabiać melodie i rzeczywiście ponoć nic nie było tak popularnego wówczas jak pieśń Janusza Wincentego Paula. To się mało z czym mogłoby mierzyć. Podejrzewam, że to mogłoby się mierzyć z popularnością pieśni Kaczmarskiego, mistrza Jacka Kaczmarskiego. I otóż jedna z tych najsławniejszych, do których melodię dorobił, do tej pieśni dorobił melodię sam Chopin, ale nie ona stała się najpopularniejsza, no bo wielcy kompozytorzy tworzą wielkie melodie, ale niekoniecznie te, które grają w duszy ludzi śpiewających. Tak było akurat w przypadku tych pieśni Chopina. Leciliście z drzewa, co wyrosło wolne, nad mogiłą śpiewa jakieś ptasze polne. Nie było, nie było, Polsko dobra tobie, wszystko się prześniło, a twa dziatwa w grobie. Wszystko się prześniło, a twa dziatwa w grobie. Popalone miasta, spustoszone sioła, a w polu niewiasta zawodzi dokoła.
wszyscy poszli z domu, wzięli z sobą kosy, robić nie ma komu, giną w polu kłosy, robić nie ma komu, giną w polu kłosy. Kiedy pod Warszawą dziatwa się zbierała, zdało się, że sławą wyjdzie Polska cała. Bili zimę całą, bili się przez lato, a w jesieni za to i dziatwy nie stało, a w jesieni za to i dziatwy nie stało. Skończyły się boje, ale próżna praca, bo w dziedziny swoje nikt z braci nie wraca. Jednych ziemia gniecie, a drudzy w niewoli, a inni po świecie bez chaty, bez roli, a inni po świecie bez chaty, bez roli. Ni pomocy z nieba, ani z ludzkiej ręki, darmo leży gleba, giną kwiatów wdzięki. O Polska kraino, gdybyś ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy. Co za ciebie giną, wzięli się do pracy i po garstce ziemi z ojczyzny zabrali, już by dłońmi swemi Polskę usypali. Lecz wybić się siłą ani daj nam Boże, bo zdrajców przybyło, a nikt nie pomoże. Bo zdrajców przybyło, a nikt nie pomoże. Myślę, że chyba większość z tych, którzy mnie słuchają, chociaż nie oceniam teraz wieku tych, którzy mnie słuchają, ale myślę, że większość z tych, którzy mnie słuchają, jednak chociaż kojarzy takie sformułowanie leci liście z drzewa, przerabiane często na lecą liście z drzewa, bo dziś to liście jest tymi liśćmi. No ale czas na ostatnią z pieśni Janusza, a nie ostatnią jeszcze z koncertu. Mianowicie 29 listopada roku 1831 w Dreźnie Wincenty Pol obchodził pierwszą rocznicę rewolucji, powstania. Szybko to jakoś minęło. Niedługo później miał wrócić do rodzinnego domu i zastać swoją rodzinę już śpiewającą jego piosenki. Co więcej, nawet spotkał ludzi, którzy układali do nich muzykę, która rozeszła się bardzo szybko po Lwowie i po okolicach. Był jeszcze niesławny, na razie popularny, ponieważ rzeczywiście drukował anonimowo i dopiero po dobrych paru latach, pod koniec tej dekady, pod koniec 30. lat XIX wieku, ujawniło się, że to rzeczywiście jest Wincenty Pol. Wcześniej to był Janusz, po prostu. I otóż podczas tej rocznicy zaśpiewał pieśń, którą teraz Państwu zanucę. Pieśń wiekopomną, znowuż jedną z tych genialnych. Czy ona wtedy powstała? Na pewno bardzo współbrzmi z tym, co Mickiewicz zrobił w Dziadach części trzeciej. I to pytanie, na ile Wincenty Pol już znał Dziady, a na ile ich jeszcze nie znał. Bo druk nastąpił w 1833 roku, ale na półkach księgarskich książka znalazła się w 1935. Czy leżała 2 lata, czy może jest antydatowana? Nie mnie to rozstrzygać, pewnie już mądrzy to rozstrzygnęli, a kiedyś się o to spierano. Bracia, rocznica, więc po zwyczaju niech każdy toastem spłaci. Ten pierwszy puchar święcim dla kraju, drugi zaległych współbraci. Ten pierwszy puchar święcim dla kraju, drugi zaległych współbraci. A teraz zdrowie moskiewskich branek, a wiecież zdrowie to czyje? Zdrowie sióstr naszych, matek, kochanek, zapewne każdy wypije. Zdrowie sióstr naszych, matek, kochanek, zapewne każdy wypije. A teraz basta, basta, panowie, niech każdy w miejscu siędzie. Dajcie gitary, wino już w głowie, a więc i piosnka wnet będzie. Dajcie gitary, wino już w głowie, a więc i piosnka wnet będzie. O, nie zginęła jeszcze
płacze ojczyzna, póki niewiasty tam czują, bo z ich to serca płynie trucizna, którą wrogowie się trują. Bo z ich to serca płynie trucizna, którą wrogowie się trują. Jeszcze wykarmią one w zaciszy grono olbrzymiej młodzieży. Od nich pachole o nas usłyszy, jak my w wolność uwierzy. Od nich pachole o nas usłyszy, jak my w wolność uwierzy. Wstanie mąż wielki z tych polskich kości, wielki jak osny za młodu. Z uczuciem krzywdy mego narodu, a z mieczem całej ludzkości. Z uczuciem krzywdy mego narodu, a z mieczem całej ludzkości. A jako niegdyś potopem świata ludzkość zalały łzy Boże, tak i on mieczem świętego kata na ziemię puści krwi morze. Tak i on mieczem świętego kata na ziemię puści krwi morze. A nad tym morzem, nad tą posoką, korab nasz polski wypłynie. I białe ptasze wzleci wysoko i poda różdżkę drużynie. I białe ptasze wzleci wysoko i poda różdżkę drużynie. Szanowni, piję za patronów i tych, którzy wchodzą na Patronite i chcą zostać patronami na czas jakiś, drobnym, większym datkiem, darowizną, i tych, którzy skorzystają z wirtualnej skarbonki. Wszystko to jest eksperyment, nowy sprzęt, pewnie trochę nowy dźwięk, obraz też troszeczkę nowy, a zatem za tych wszystkich i za Państwa zdrowie, stwierdzając, że proroctwa Wincentego Paula ziściły się, czy w całości? Trudno rzec. Żadne proroctwo chyba nie spełnia się prócz świętych proroctw. Ludzkie proroctwa spełniają się często z woli boskiej, ale nie w całości, wybiórczo. Teraz na koniec, żegnając już z Państwem, wspomnę historię rodzinną. Nie wspomnę Wandejczyków i Szyłanów. Za 2 tygodnie będzie druga część koncertu premierowego, prapremierowego z kolejnymi przekładami Szyłanów i Wandejczyków. To będzie w środę. A którą to Państwo zobaczycie. Ja tymczasem chcę przeczytać i pokazać kawałeczek z tego drugiego wieszcza, wieszcza mniejszego, mianowicie Syrokomli. Mieliśmy tu pola, a Syrokomle też tutaj leży. I otóż te wspomnienia z młodości Syrokomli, ukryte pod imieniem Jana Dęboroga, pod wspomnieniami Jana Dęboroga, odezwały się we mnie wspomnieniami mojego ojca, który też na bosaka biegał nad Niemnem. I podobnie było chyba i wtedy. Na rośnej trawie rozścielamy suknie, zjemy ziemniaki i chleba po kęsie. I chór dobrano, co Jezu, jak huknie, tak aż się echo w Olszniaku zatrzęsie i daleko po równinie świętej pieśni echo płynie. Czasem słowik wtór nam poda. W sercu rzewność tak głęboka, a nie ujrzysz, gdy ci z oka łzy poleją się jak woda. To czerwcowe słowa z Jana Dęboroga. A czytając to, miałem w pamięci mojego ojca i moich stryjów. Mianowicie rok 1944. Górę, dolinę Cichociemnego, który poprowadził polskich ułanów. Ułanów, którzy byli tak zwanymi legionistami. Nie mówiło się partyzanci, bo partyzanci to byli Sowieci w Puszczy Nalibockiej. A to byli legioniści Góry Doliny, umundurowani, może nie idealnie, ale umundurowani na koniach, ułani wśród nich, młody, bardzo młody mój stryj Kazik, pseudonim Kotwicz, Zamieć, pseudonim Zamieć. I szanowni Państwo, wyprawa i jego przygoda z Nadniemna ku Warszawie.
lipiec roku 44, a po moście nad Niemeńskim mój ojciec i młodszy ze stryjów ostatniego dnia, zanim ten most został wysadzony, przynieśli prezent dla Kazika, bo wiadomo było, że wszyscy legioniści gdzieś wyjeżdżają, żegnają się. Poszli do Naliboków i oddali mu taki niewielki opatrunek, który można było nazwać chlebakiem opatrunkowym, wyszabrowany na stacji kolejowej z transportów niemieckich. Stołce to była ważna stacja przed wojną, przed granicą sowiecką. Po wojnie stacja niedaleka frontu, wiodąca na wschód. Za Niemen. Piosenka, którą chciałbym zakończyć ten koncert. Oniemiałe cudem niewidanym chłopcy małe na moście drewnianym niosły bratu chlebak z lekarstwami patrzą, a tu polami, lasami za Niemen, za Niemen. Ułani, ułani za Niemen, za Niemen. Kamieniem, wierszami, rubieżewiczami, ułani, ułani za Niemen, za Niemen. Dudak, Pawluk, Zadrej, Kokosowicz, Wilch, Weraxo, Kuska, Turniłowicz, Bardziejowski, Falkojski, Bajkowski, Komorowski, Sadowski, Kozłowski za Niemen, za Niemen. I góra, dolina za Niemen, za Niemen. Sum, sosna, wirch, mara, zamieć, kotwicz, strzała i góra, dolina za Niemen, za Niemen. Mają siwki, gniado, szeszłapaki, rogatywki, szable i chlebaki, kazikowa szykowność też taka, tylko nie wziął takiego chlebaka za Niemen, za Niemen. Jakże puścić brata za Niemen, za Niemen. Chlebaka dostali braciszkowie mali, za bratem pognali za Niemen, za Niemen. I dognali Kazika w pół mili, chlebak dali, zatem się wrócili, a ułani z Kazikiem wrócili, nie mieszkali, wnet się przeprawili za Niemen, za Niemen. Słoneczko się chyli za Niemen, za Niemen. Po pod połeneczką nieszczęśliwą steczką do lasu dobili za Niemen, za Niemen. Wóz i szpica wstępują w ostępy, huk, woźnica, rozdarty na strzępy, Kazik pada na wozie, na słomę kanonada, a konie spłoszone za Niemen, za Niemen. Koledzy zdążyli za Niemen, za Niemen. Chlebaka dobyli, rany opatrzyli, z Kazikiem ruszyli za Niemen, za Niemen. Dudak, Pawluk, Zadrej, Kokosowicz, Wilch, Weraxo, Kuska, Turniłowicz, Bardziejowski, Bajkowski, Falkowski i na wozie raniony Kowalski za Niemen, za Niemen. Ułani, ułani za Niemen, za Niemen. Gościńcem i wieńcem i Nalibokami, ułani, ułani za Niemen, za Niemen. Dziękuję bardzo. Korespondencja, jak rozumiem, pokoncertowa. Tak. Jeden monit chyba już spełniłem. A innych monitów nie jestem w stanie tak od razu spełnić, ale może spróbuję. Momencik, muszę
wyciągnąć mój podręcznik i zobaczyć, co ja tu już mam. Otóż, proszę Państwa, jest prośba o piosenkę o legendach herbowych, ale jeśli można, zaśpiewałbym akurat nieco inną legendę niż tę, o którą się mnie prosi. Niech to będzie takie kompromisowe. Otóż legenda, proszę Państwa, o... Właśnie patrzę. O ogończyku. A to wszystko dlatego, że ogończyk no to jest herb szanownej Klaudyny Potockiej i jej winienem tutaj pamięć jednak, która powinna się utrwalić. A może się jeszcze inaczej zastanowię. Cóż tu może być? Tak. Prosząc o piosenkę, trzeba mieć w pamięci, że ja też muszę mieć ją w pamięci, a ja nie wszystko mam w pamięci i mogę Państwa obdarzyć tym, co mam na podorędziu. Niektóre rzeczy się zna i myśli, i mówi, innych natomiast nie. Dobrze. Niech będzie w takim razie, proszę Państwa, piosenka... Taka, żeby nie żądać więcej, proszę Państwa, bisów, bo jak się coś zbyt dobrego zaśpiewa, to potem nie można zaspokoić żądzy, która powinna być przygaszona. Chociażby wina. Jeszcze muszę popić, bo dzisiaj straszliwy upał. I oto, proszę Państwa, piosenka o herbie Mogiła, czyli jednak nie Kurnik i nie Działyńscy, tylko Litwa i Oleńka, panna Aleksandra. Osoba, która, proszę Państwa, była niby w ogóle nieczynna, przecież jest całym motorem potopu. Gdyby nie to, że ją porwano i gdyby nie to, że się opierała i gdyby nie to, że kierowała kmicicem zdalnie niejako, no to nie byłoby tego potopu, nie byłoby całego pomysłu i całej akcji. A przecież niby jest, jak powiedziałyby pewnie feministki, całkowicie poddana woli męskiej i nic nie może. Otóż jednak może. A zatem coś w rodzaju legendy herbowej, z legend herbowych rycerza Smysa, ale herb Mogiła i panna Aleksandra. O czym marzyć można pośród płaskiej żmudzi, gdy sam widok żmudzi dostatecznie nudzi? Horyzont wąski zbyt przekłada się na byt, ledwie nie zamrze dusza w patrzącej pannie Aleksandrze. Świat zamknięty przez herkulesowe słupy, czyli kołowrotek i wazę do zupy. Za oknem tenże spot, łan pan chłop snop i płot, ledwie nie zamrze dusza w patrzącej pannie Aleksandrze. Wszyscy poszli tłuc hiperborejskie kupy, oprócz Aleksandry i wazy do zupy. Bo by dom domem był, być muszą one w nim. Taki jest standard, za którym stoi panna Aleksandra. Wtem osadza konia tuż przy przybudówce, żmudzin smęty jak butelka po żubrówce. I za onucy swej list prezentuje jej, niczym Kassandra woń klęski czuje panna Aleksandra. Zaraz zrywa pieczęć ze znakiem korabia, chwyta, czyta, każde słowo ją osłabia. Przed obraz Maryi
bierze, upada i ledwie nie zamrze. Dusza w bolesnej Pannie Aleksandrze. Szepce, Matko u stóp krzyża bolejąca, Twoja moc mocniejsza od szabel tysiąca. Bieg pospolitych spraw, by się naprawił spraw, moc wrażą złamże, uczyń tę łaskę grzesznej Aleksandrze. A kiedy tak biada, dokumentnie blada, widzi, że z obrazu krwawa łza upada. Zamąca jej się wzrok, zamula myśli tok, już prawie zamrze. Dusza w patrzącej Pannie Aleksandrze. Lecz wtem konny żmudzin wytrzeszcza znienacka gałki oczne swe na kształt krowiego placka, bo widzi panów chów zwycięski oraz zdrów, jak wraca tamże, skąd wyszedł był ku Pannie Aleksandrze. Rzucą się panowie, w kąt rzuciwszy łupy, do oleńki oraz do wazy od zupy. Ich marzeń niski szczyt przełożył się na byt i głowę damże do dzisiaj tamże, na przekór handrze trwa i nie zamrze szczyt bytu dzięki Pan. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość, za wysłuchanie koncertu. Zapraszam oczywiście do bycia patronami albo darczyńcami na skarbonce. Kłaniam się patronom. Oczywiście pamiętam o tym, że trzeba przypomnieć, że za 2 tygodnie niecałe będzie koncert i gaszę, proszę Państwa, ten koncert tak jak te świece.